Witajcie moi drodzy, ja jestem Krynio i zapraszam Was na kolejny odcinek od zera do ranchera. Jak widzicie, tutaj stoi już klas, który zakończył swoje boje, bo został oddelegowany chwilowo. Tutaj mamy dwie nowe palety na jajka, tam stoją trzy, które były pełne. Skosiłem poza odcinkiem pszenicę, jak widzicie. Do ostatniego odcinka, żeby było jasne, 37,5 tony soi zebrałem, po 1691 sprzedałem, co dało mi jakieś 63 tysiące. Tutaj już częściowo pole numer 10, jak widzicie, zaadoptowałem, powiększyłem. O, tak sobie odmalowałem tutaj przy słupie w miarę na równo. Tu jeszcze trochę zostało, bo postanowiłem całe pole zgłęboszować, więc John Deere tutaj stoi i czeka na dalsze prace. Wracając do statystyk, jak widzicie, zakup terenu, budowa, coś budowałem. Tak, to jest malowanie terenu, 2000 nowe maszyny, to są palety na jajka. Koszt obsługi maszyn naprawiałem, wynajmu maszyn, to tyle mnie kosztowało wynajęcie maszyny do usunięcia tych pniaków. Przychód z biogazowni, wskoczył mi sprzedaż cała, także to mam połapane i czas na ostatnie żniwowanie w tym sezonie. Czyli jak widzicie tutaj słonecznik, lecimy na pełnej. Zaginąłem gdzieś w akcji w tym słoneczniku. I teraz tutaj do MF-a się wbijamy, odpalamy go, wypadałoby go jeszcze naprawić, więc ja sobie lekko cofnę, odepnę header, myślę, że będzie akurat trochę ufajdany. Widzicie, jeden header też jest tam odpięty, napraw, tak, dobra, 400 parę, nie ma tragedii. I podjeżdżamy, raz, dwa, podpinamy header do słonecznika, tak, dokładnie. Tutaj wykorzystam sobie klasa do ciągania przyczep, widzicie, trochę bałaganu na podwórku, no ale dwa zestawy przyczep, header, także wszystko się tutaj zmieściło, bo nie było innego wyjścia. Ja sobie po prostu już odpalam sprzęt, muszę rozłożyć. Dobra, i zaczynamy koszenie słonecznika. Pole numer 10 już Wam pokazałem, jak zostało powiększone. No i tam się już nic nie zmieni, wymaga wapna wszystko, także tam już będzie pełna, ciężka praca z wapnowaniem. Zresztą większość moich pól już Wam pokazuję. 21, 30, czekajcie, to jest zaorane, tutaj jest wapno. 11, 21, 30, 10 wymaga wapna. Tutaj widać, jak ładnie ją powiększyłem w porównaniu. Widzicie, teraz popatrzcie, tak i tak. No dość sporo mi się udało powiększyć. Tu jest taki spad, nie bawiłem się terenem, bo tu w miarę tak wychodzi fajnie i to mi się podoba, więc tego nie zmieniałem. Sporo wapnowania, 20 nie trzeba wapnować. Dwa pola mi zostały do skoszenia, oczywiście jeszcze 13 do przeorania. Także robić mam co, zanim rozpocznę sezon z siewami i w ogóle wykombinuję, co gdzie zasiać. Także już pomału mniej więcej się urodzi jakaś tam historia co do siewów, ale sobie jeszcze, że tak powiem, poczekam, bo mam nadzieję, że na sam koniec uda mi się dość fajnie to zorganizować i obsiać tak, jak bym chciał. No mówię, dziesiątkę już do końca głęboszuję, bo uznałem, że tak będzie to fajnie wyglądało. Tutaj onijaczek się trafi, więc trzeba to poprawić. Nie może być żadnych onijaków. Wszystko ładnie do czystego. Jak najwięcej było zebrane. Dobra, ja sobie tutaj jeszcze pierdyknę w drugą stronę poprzeczniak. Będzie mi łatwiej zawracać, jak będę miał to na dwa razy przejechane.
O tak. Będzie tutaj ta nierówność taka przy drodze też ogarnięta, a poza tym mówię, w miarę to połapię. Z drugiej strony może tu warto by było wyciąć to na równo, ale zobaczymy jak będzie sypał słonecznik. Na razie jakoś specjalnie szałowo się nie zapowiada, ale ja sobie tu wytnę poprzeczniaka jak najwięcej i zacznę później objeżdżać całe pole, bo to jest jedno z dwóch, więc tego słonecznika mam nadzieję, że będzie dość sporo, a ja sobie po prostu troszkę dzisiaj pokoszę i wezmę się za dokończenie głęboszowania tego pola numer 10. No, tu muszę tak zajechać lekko. Wyrobi się to lampy, wyrob. Dobra. Zwierzątka mam poogarniane, więc nie ma tragedii. O, ja sobie tutaj spróbuję ucelować i ogarnąć to tak jak bym chciał. Tutaj myślałem, żeby poszerzyć trochę, żeby droga była lepsza, ale tu bez problemu się mieści ciągnik z przyczepą. Więc tutaj nic więcej nie trzeba, zostanie mi tylko później ewentualnie troszeczkę tej słomy do uprzątnięcia, ale to sobie poradzę bez większych kłopotów. Dużo nie ma, pszenicy też jakoś super dużo nie było, ale na tyle co dla kur to mi wystarczy. Jestem ciekaw pola numer 10, więc tutaj mówię, pole numer te dwa, co mam tutaj słonecznikiem, chyba pójdą pod kukurydzę. Pole numer 10 chyba pójdzie pod kukurydzę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Zastanawiam się, co zrobić z pozostałymi. Ale myślę, że jakoś uda mi się to ogarnąć. Czekajcie, bo ja sobie podniosłem feder. Dobra. I teraz tutaj się przepnę o tak do równego, żeby ten kawałek tu wykończyć. A tu jakiś psikus. To jest właśnie z nierównością terenu, że nie zawsze idzie to złapać. Ale dobra, ja sobie to wytnę inaczej. Tutaj sobie przejadę. Za moment podjadę to od drugiej strony i to jest też fajne, że ten teren nie jest taki super idealnie równy, że potrafi się właśnie przydarzyć jakaś taka ciekawostka, która troszkę to skomplikuje. Dlatego też nie równałem terenu na polu numer 10. Zaadoptowałem go, ile uznałem ten w miarę, że siewniki i kombajny ogarną, to tak go powiększyłem, co daje dość spory areał. Bo myślę, że te 8 hektarów to tam spokojnie będę miał. Także liczę, że uda się to w miarę połapać. Tu mówię, tutaj jedno drzewo wyciąłem, jak widzieliście, tam wyciąłem też troszkę. I tam dwa drzewa wyciąłem, czyli też ani dużo, ani mało. Ale tak dość wystarczająco, żeby powiększyć ten teren. Więc myślę, że co tu się dzieje? Czemu to omija mi? Zaczyna się robić za dużo omijak z tym słonecznikiem. Dobra, ja tu wyjadę sobie troszkę bardziej. Może tak będzie lepiej. Wytnę ten słonecznik, zaraz spróbuję od tej strony tego omijaczka. Patrzcie, znowu tu zaczyna przepuszczać. Chyba trochę za... bardziej wjechać. Tak, żeby tamten rządek czuł, że ja tu jadę. O, tak, coś takiego. I teraz spróbuję to capnąć od tej strony. No i pięknie. Udało się. Dobra. Ładnie jest zebrane. Teraz tego klina tutaj aratam do końca. Dobra.
może to pozwoli mi na to, że później będzie łatwiej jeździć. Ale dobra, z tamtej strony wtedy też sobie podjadę i wyrównam później tego klina, co mi tam został. To będzie takie chyba najrozsądniejsze. Najpierw obkosić te kliny, a później na równy ten kawałek pola sobie pojechać i ogarnąć do reszty. Nie mam jeszcze spiętych przyczep, ale to nie ma problemu, którymi podjadę, bo klas stoi na gospodarstwie, także wszystko tam jest przygotowane. Dwa zestawy przyczep są w razie czego w gotowości. Także które bym nie zaczepił, to ogarnę nimi temat. Czy słonecznik aż tak dużo sypnie? Nie spodziewam się, aby to jakiś super szał był z tym słonecznikiem, ale kto wie, nigdy jak to nie wiadomo, co się przydarzy, ale zobaczymy. Tu jest ładnie, mówię, to pole numer 10, to będzie chyba w tej chwili największe pole, jakie posiadam. No i muszę coś z nim upchnąć, żeby było fajnie, więc jak powiem wam szczerze, już się szykuję pod jakieś dość ciekawe plany, żeby na tym jak najwięcej zarobić. A ponieważ jest plan na kiszonkę, więc chyba największe pola pójdą pod kiszonkę, te które mogą pójść, bo oczywiście te dwa, które już były pod kukurydzę, no to ich nie obsieję kukurydzą, żeby nie było to takie aż bardzo nudne. No to te pole o czymś innym sobie posieję, pewnie będzie to albo soja, albo rzepak. A te pola pozostałe, no coś będę musiał na nich wykombinować. O, ładnie. Tu jeszcze jeden przejazd i wydaje mi się, że będzie z głowy cały ten klin. Dobra. Tu jest wszystko ok. Teraz mogę sobie tutaj zacząć to kosić dalej. O, właśnie. Kamerę sobie ustawiam troszkę z boku, żeby widzieć dokładnie jak on jedzie. To mnie jest dużo wygodniej. O, zatrzymał się, dobra. Zgasimy sprzęt. Teraz ja się przeniosę szybko do klasa. Zabieramy większy zestaw przyczep. Widzicie, stoją w gotowości bojowej. Nie spodziewałem się, że tak mi przypadną do gustu te przyczepy. Ja wam szczerze, no częściej ich używam teraz od tych przyczep Metal Techa. Naprawdę fajny zestawik, fajnie się prezentuje i w ogóle naprawdę bardzo fajnie się nimi pracuje. A jest to coś innego, no wiadomo, naczepa, jakiś zestaw ściągnikiem siodłowym, no to byłoby coś fajnego, ale to później. Na razie taki zestaw oto przyczep, na pewno. Nie wiem, czy ja się ich pozbędę, czy zostaną, ciężko mi powiedzieć, bo to jest bardzo fajny zestaw. Tak samo te metaltechy zostaną, chyba że to wszystko sprzedam, ten zestaw i tamten zestaw, i zakupię sobie jakąś tandemkę większą. Także tego na razie nie jestem w stanie sprecyzować, jak to będzie wyglądało. Dobra, i ja muszę sobie wsiąść do kombajnu, odpalamy i już pierwszy zbiorniczek słonecznika mam. Także już troszkę tego słonecznika jest, a jeszcze zostało sporo do skoszenia, więc ja tam rączki zacieram i tu też będzie wymagało wapna i też w jakichś takich dziwnych, nie rozumiem tego, ale dobra, mało istotne, ceny na słonecznik nie ma. Cena na słonecznik 1600 coś, 1322. No, ta cena szału nie robi, chociaż jest to jakaś podstawa. Gdyby to ruszyło z tej ceny, to może by doszło do jakiejś dobrej, ale
na tą chwilę nie mam co liczyć, że będzie dobra cena na słonecznik. Trzeba wykosić, dwa pola mi zostały i dwa pola ze słonecznikiem do skoszenia, więc liczę na dobry wynik, jeżeli chodzi o ilość. Tutaj trochę sobie pokoszę i później zajmę się troszkę w dalszej części odcinka głęboszowaniem. Jakby nie było, że tylko koszenie, no bo już chyba czwarty odcinek się zrobił z żniw, ale myślę, że za każdym razem jest to coś innego, kombinacje, zawsze coś w którymś odcinku wpada, coś innego, także myślę, że takie żniwa warto ogarnąć. No i zawsze jest sprzedaż, tak? No, ta kasa się zmienia. Udało mi się troszkę, no jak widzicie, kasa na moim koncie nie przybywa, bo no, co zarobię, to spłacam kredyt. Ale jeszcze w tym odcinku chciałem kupić beczkę, więc to zrobię w miarę szybko, żeby nie, że tak powiem. Dobra, tu mamy lekko kuszenia. Ja sobie tutaj przejadę jeszcze raz. Nie mam luźnego ciągnika i to jest problemem. Może przydałby mi się jeszcze jeden ciągnik, ale dobra. Ja wykorzystam sobie John Deere'a w tym momencie, bo skoszę sobie pola, przygotuję do siewów na następny odcinek. No i oczywiście nawiozę je kompostem. Więc trzeba byłoby tutaj coś ogarnąć, zanim do tego dojdzie. Przynajmniej zakupić beczkę i ją napełnić, a nawożenie zrobię w którymś momencie następnego odcinka, bo jakby nie było, wszystkie wymagają wapna. No jak wiecie, wolałbym najpierw wapno rozsiać, a potem rzucić gnojowicę. Więc to będę nad tym kombinował. Dobra. Ja sobie tutaj to ma dwa razy powinienem bez problemu zabrać. Akurat wytknę tutaj kawałek jeszcze i udam się do sklepu. Chciałbym dużą beczkę, ale myślę, że aż tak dużą to nie ma co kupować, więc tutaj ja spróbuję się czymś mniejszym posiłkować. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z ewentualnym transportem kompostu. Na początek sobie pojeżdżę trochę na biogazownię, no widzicie, pokażę, jak to będzie wyglądało i jakie będzie zużycie tego kompostu, bo szczerze powiedziawszy, nie mam żadnej miary na to, gdybym to robił pierwszy raz na tej serii, więc nie wiem, ile tego pójdzie i jak to będzie po prostu ubywało. Dobra. No to jedziemy, tak chociaż te dwa zbiorniki były nakoszone, to ja sobie przyjadę tutaj, o właśnie tak, i wypnę się tam do równego, czy przepnę, jak kto woli, i zajmiemy się zakupem beczki. Oczywiście będę musiał wykorzystać część pieniędzy, które spłaciłem, żeby to zrobić. Dobra. To się udało. I teraz by pasowało złapać ten pierwszy, o właśnie, rząd. To
znajomi jak został, tak nie może być. I przeciąć się tutaj. I w tym momencie wykończyć ten klin. I wtedy będę mógł sobie już ładnie jeździć jak mi się podoba, bo sobie zrobię dwa kliny i będę miał wyrównane całe pole, także tu już będzie bajeczka wtedy. A z tych klinów no troszkę uda się pozbierać. Więc to pozwoli dość fajnie się odkuć. Mam nadzieję, że wreszcie przyjdzie cena na słonecznik. Ja tu wjadę trochę tak ze skresa, dużo nie ujeździć. No właśnie, coś takiego. Jak mi się uda ten klin wykosić, to już będę miał bliżej i dalej, bo po równym. A tu jeszcze omijaczka, za szybko wyłączyłem header. Dobra. A już tam się przeciąłem, to już teraz będzie bliżej jak dalej, łatwiej będzie to wykosić. Że ten klin powinien pójść raz, dwa i zostanie właśnie nawożenie. Dobra. Tylko chociaż zbiornik do pełna naładować. Sobie wziął klasa i pojechał. Bo tam mi też troszkę zajmie. Dobra, tak liczę, że z 25 minut niech będzie koszenia, czyli akurat do pełnego zbiornika. O, omijaki. A chyba, że będę więcej omijaków robił, to dłużej to wejdzie. Dobra. Zetniemy to ładnie. Dużo tego klina tu nie zostało, ale pola jeszcze sporo. Więc cały klin wypnę, będzie tu dużo łatwiej czy obracać się, czy cokolwiek innego robić. A ja się zajmę przygotowaniami pod siewy. Choć odrobinę. Chciałbym pokazać wam tą beczkę na kompost i oczywiście troszkę ile tego kompostu jest, taką akcję zrobić zanim następny odcinek będzie, bo ja sobie to postaram się nawieść wszystko przed siewami, zrobić jeden odcinek siewu, może dwa, zobaczymy, no bo jednak nie wiem jaki plan jeszcze będzie, że to wszystko się wyjaśni w wolnej chwili. Dobra, tutaj już mam pełny zbiornik. Dobra, gaszę kombajn, szybko do klasa, pięknie, ładnie mamy jeden zbiorniczek wsypany, jedziemy, zaraz będzie drugi wsypany. No, szału nie ma na tym słoneczniku, ale troszkę tego będzie. No widzicie, dopiero wyciąłem praktycznie dwa kliny, to tyle co powiększyłem te pola, czyli już mi daje około dwóch zbiorników. To jest fajnym rezultatem. Dobra, tu sobie wypnę.
przyczepę, niech to kombajn wysypie. Dobra, a ja się udaję na skup sklep, tak, skup sprzedaż, agrohandel i inne takie. Sobie pojadę ładnie. No i przyda mi się beczka do gnojowicy i kompostu. No i tutaj muszę coś wykombinować. Szczerze powiedziawszy, ja tutaj coś używałem gdzieś. Czekajcie. Gdzie to jest i to, co ja używałem? Chyba tego Samsona używałem dużego. Albo tego. To ma 30 metrów. To ma 36. No to jest beczka plus adapter. Tu jest za 165 tysięcy. Ale to jest wszystko duże, moi drodzy. Chciał zacząć czymś mniejszym. Tu jest 18,5 litra beczka. A czy coś dla niej jest? Tu gdzieś była ta firma. Na 100 metrowy. Dobra. Tu jest 12-metrowy, a ten ile ma? Też 12 metrów. Że tu jest 20 tysięcy, a tu jest 15 tysięcy. Tu jest 18, 20. I ten adapter. PG20, PG25 i PG35. A tu jest 35 największa właśnie. To jest tylko do PG35. Słabiutko. Dobra. Zaczniemy od tej mniejszej 20 i przejdziemy do tego sprzętu. To ma 12 metrów, to ma 7 metrów, no tego niestety nie mogę użyć, bo to jest tylko do największej. Więc potrzebuję jakieś 103 tysiące, dobra. Ale poczekajcie jeszcze, ponieważ ja będę używał tego. Ta Joskinka ma 12 metrów, tylko na małą tą, może na początek by to kupił. 15 700 150 koni. Jak ja mam kupić to i zapłacić 100 tysięcy za 12 metrów, to ja zapłacę 60 tysięcy za 12 metrów. A potem mogę na Samsona większego zmieścić. Tu jest 6,2 i to jest ta bolączka. Słuchajcie tego Cunmana. Teraz V. Jest 15 metrów. TRV. A to nie będzie pasowało? Fix 15. SKE 18,5. Tu chyba to jest. SKE 18,5. Tak, 15-metrowy. Dobrze, 15-metrowy, a beczka jest dobra, 18,5 litra. Czyli tu mamy 65 tysięcy i 30, to może to kupić. Dobra, wezmę na próbę, zobaczę. I tak muszę kasiorę pożyczyć. Pożycz około 100 tysięcy potrzebuję. Dobra. Zobaczymy, jak to się będzie sprawowało. Nie będzie się sprawowało, no to trudno. Dobra. Marka opon. O, Nokiany.
Wąskie opony na Nokianach. Nie, no na Trelleborgach. Dobra, niech tak będzie. Wiecie co, ja sobie zrobię tylko jeszcze szybki zapis, jak mi się to nie spodoba, to żebym nie stracił kasy, najwyżej przykro mi, wtedy wczytam inny zapis. Ale to wam powiem. Dobra, bierzemy się za tą beczkę. Tąbeczkę kup. Tak, ok. I mam jeszcze kupić tutaj ten adapter. O, właśnie ten 15-metrowy. Kup, tak, ok. Dobra, 97 tysięcy wydałem na nowe maszyny. Odpalamy silnik. Zaraz zobaczymy, jak to będzie się prezentowało. Adapter dość fajnie wygląda. Kurde, już połamałem cały zaczep. Dobra, tu jest podpinanie. Nie najgorzej ta beczka wygląda, powiem wam szczerze. Tylko pytanie, jak ona się spisze. I pięknie, powiem wam szczerze, że zestawik po prostu klasa. Tak, klas. Kto to jest? Zimmerman, Zuckerman, no nieważne jakby mu tam było. Nie no, pięknie to wygląda. Dobra. Jedziemy na biogaz. Pełną parą. Bo trzeba z biogazu przywieźć teraz gnojowicę. I zacząć pomału gdzieś rozlewać. No w pierwszym będzie to pole zaorane. No lepiej byłoby przed oraniem rozlać. No ale jak widzicie, no u mnie to się chyba, że 13 rozleje. Tam będzie oranie. To będzie lepiej wyglądało niż na tych pozostałych. Zresztą zobaczę najpierw, ile ja mam kompostu. Bo to jest podstawa systemu. Słuchajcie, jest tutaj gdzieś coś, otwórz. Dobra, jest możliwość zmniejszenia. Do ilu to zmniejszy? Do 10 metrów sześciennych na hektar zmniejszy, dobra. Dobra, to wiem. Włącz, wyłącz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na biogazowni. Ups, znak strąciłem. Dobra, ja się przełączę teraz. To będzie wyglądało z napełnianiem. Wydaje mi się, że zamiast 30 to 10 metrów sześciennych na hektar. Spoko, da radę. Tylko jaka będzie wydajność hektarowa z tej beczki, to zobaczymy. Tu wychodzi, że niby 10 metrów sześciennych, czyli co? 10 tysięcy litrów i 18 tysięcy litrów, to niecałe 2 hektary by wychodziło w teorii. Ale beczuszka fajna, ani duża, ani mała, na początek idealna mi się wydaje. Zastanawia mnie ten adapter, jak on idzie. Wygląda tak, jakby to bezpośrednio gdzieś on się tam wbijał w ziemię. I bezpośrednio w ziemię to dawał, nie że rozlewa. No zobaczymy. Dobra, jest R, pojawiło się, dobra. 454 tysiące litrów, moi drodzy, poszło. Dajemy po kokardkę, zapas mamy spory. Ja tego szybko nie wykorzystam. Ładnie, 18,5 tysiąca. Dobra, teraz udamy się na pole numer 13 i tam rozpoczniemy wojaże z kompostem. Zobaczymy, jaka będzie wydajność takiej beczki. No mówię, zmniejszyłem do 10 metrów sześciennych, myślę, że odczyta to bez problemu. Farming jego nawiezione, także liczę, że będzie to w miarę fajnie wyglądało. Ciekawe, czy będzie widoczna w jakiś sposób ta struktura tej gnojowicy.
No na sieczce tak. Pytanie, czy na oranym będzie. Jedziemy na 13, zaraz będziemy wszystko testować. Jest 11, 13 do przygotowania. Wszystkie pola. Trochę słonecznika udało mi się już pokosić. Mogę tutaj myknąć na krótsze, bo może tu przejadę przez swoje pole. Wszędzie na pozostałych polach wymaga wapna. Na 13 nie wiem, czy też nie będzie wymagało. Ale najpierw tam wjadę i po prostu nawiozę tą 13. Piękny sprzęt. Ale jak klas sobie radzi. No po prostu bomba. Fajnie to wygląda. Tu widzicie ładnie, doorałem sobie. Też maksymalnie to pole powiększyłem, ile się dało. Tutaj to moja 13. Mogę rozłożyć. Czekajcie, tu muszę sprawdzić, jest później. Aha, złóż, opuść. To będzie wyglądało. O! Rozłożył. O, fakt. Oddalę sobie troszeczkę, żeby to lepiej widzieć. Dobra. Teraz zróbmy opuść. I włączamy. No, ciągnie się to po ziemi. Ale powiem wam szczerze, że no, fajnie, fajnie. Liczę, że później zostanie też struktura. Będzie to widać na oranym. No ale trochę tego mimo wszystko ubyła. Bo minimalnie ciut szerszy jest tiger, jak rozsiewa od tego, co te właśnie maszyny pokazują, że bo ja się patrzę nie na to, co trzeba i przez to wychodzą mi omijaki, zamiast patrzeć, jak ciągnik jedzie, to się patrzy, jak idzie ten rozpylacz cały do gnojowicy. Cyk, podnieś i zobaczmy, jak to wygląda na mapie. Usuńmy orkę, usuńmy wapno, też wymaga wapna, wow. No jest to nawiezione, więc spoko, nie ma tragedii, więc wszystkie pola u mnie wymagają wapna. No myślę, że tutaj sobie zobaczymy i ocenimy, na ile taką beczkę mi wystarczy, taka byczuszka. Nie chciałbym też za bardzo tutaj dużego nakładu robić. O, myślę, że coś takiego się uda zrobić. Opuść. Ogień. I jedziemy. Zobaczymy, czy wyjdzie to w miarę przyzwoicie. O, będzie to można później spokojnie przeorać. Ale już sobie będę miał jedno pole nawiezione kompostem. Widzicie, tu jechałem zygzakiem, więc teraz próbuję to wyrównać. Więc miejscami robi się spory nakład. Ale myślę, że nie będzie tragedii. A wydaje mi się, że miejscami trzeba będzie poprawić, bo coś to słabiutko będzie wyglądało. Ale jest ok. No, muszę przyznać, że nawet fajnie sobie radzi. Nie no, bomba. Dla mnie petarda. Drodzy, dla mnie petarda. Dobra, dojeżdżam do końca. Dobra. O, dojechałem do końca pola i nie
Ciekawe, czy jak wjadę tutaj, zacznie coś się dziać? Nie, jest podniesiony, więc nic się nie dzieje, pomimo że jest włączony. Się tu ustawią, o mniej więcej coś takiego. I ruszamy. Ciekawe, ile przejazdów na takiej beczce zrobię. Ale samo to, że już 2, 3, no może 4 przejazdy, więc będę potrzebował tutaj wspomagania, czyli trzeba będzie coś pomyśleć o jakiej beczce do transportu. No bo jednak z biogazowni to wozić, to będę musiał sporo czasu poświęcić, żeby wracać na biogaz i przywozić to tutaj. No, muszę coś nad tym pokombinować, czyli jakaś duża beczka do transportu. Jakąś tam mam już na oku, że tak powiem. Mam nadzieję, że wypali, ale czy tak będzie, zobaczymy. Na razie próbujemy, ile uda mi się tego ogarnąć na jednej beczce. Dobra, mam tutaj drugi przejazd, trzeci, teraz jest czwarty, dobra. Lecimy z czwartym przejazdem. Zobaczymy, ile tego wyjdzie. Czy zrobię z pół pola? Myślę, że nie. Ale nawet gdyby to, i tak jestem zadowolony, bo nawiezienie tego pola mnie nic nie kosztuje. Teraz jeszcze posieję z podsiewaczem i nawożenia mam z głowy, zostaną mi tylko chwasty. Więc tak naprawdę nie będę potrzebował tutaj nawozu płynnego praktycznie w tej chwili wcale, jeżeli będę miał biogaz albo moje zwierzątka będą mi tutaj dawać niezły plon, więc będę mógł się pozbyć jednego bina. Jeżeli już uznam, że przyszła na to pora, to tak też zrobię. Dobra, wiecie co, ja sobie tutaj pierdyknę poprzeczniaczek, chociaż trochę, bo dużo mi nie zostało, myślę, że na cały przejazd mi nie starczy, więc ja sobie tutaj poprzeczniaka wykręcę, o właśnie, coś takiego. Dobra, i lecimy z koksem. Ładnie poprzeczniaczek. Coś tu jeszcze na pewno zostanie. A może i nie. Bo chciałbym kawałek spróbować, jak to będzie wyglądało na poranym. Dobra, tu zostało 900 parę litrów. Złóż ten cyrk. Ja sobie tu wjadę w to oralne i zobaczę, czy to się uda tutaj na poprzeczniaku, czy to będzie widać. Rozłóż. Dobra, myślę, że powinno dać radę. I łącz. Widać, chociaż nie szałowo, ale jest różnica. Dobra, złóż to, podnieś, złóż, a my sobie wyjdziemy, zobaczymy. Widzicie, jak to wygląda? Widać, że ten kompost się tu wlał. Nie no, mega, mega fajnie to wygląda. A jak to wygląda tutaj z bliska? No też widać, że to się powlewało gdzieś w te ścieżki. Nie no, fajnie, fajnie, naprawdę. Jest mega, spoko. O, pod słońce odbija, ale myślę, że nie powinno być źle. Że takim oto akcentem, moi drodzy, kończymy odcineczek. Ja sobie to poogarniam.
poza odcinkiem większość, ale tutaj jeszcze muszę zobaczyć jedną rzecz, to tak, ta beczka może też przewozić kompost. Więc myślę, że będzie można z niej też tankować. Co tu jest? Uniwersal. Silo, silo, uniwersal. Dobra, myślę, że jakoś to pogarniam. A na tą chwilę po prostu będziemy kończyć. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. No i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Cześć.